Wiosna to czas, kiedy wszystko budzi się do życia. Radosna atmosfera udziela się wszystkim i nawet od zwykle małomównych sąsiadów łatwiej wtedy dobre słowo usłyszeć. Wiosna to również Wielkanoc. Mogłoby się wydawać, że na jej temat powiedziano dosłownie wszystko, nic jednak bardziej mylnego. Jak się okazuje, nie dla wszystkich najważniejsze elementy w koszyczku to jaja i cukrowy baranek. Powiedzcie mi, co powinno znaleźć się w takim koszyczku wielkanocnym, który zanosimy do kościoła? Kiełbacha, baranek. Kiełbacha. I co jeszcze? Kurczaczek. Kurczaczek, co jeszcze? A takie okrągłe? Jajeczka, pisanki. A wiecie dlaczego? Dlaczego wkładamy jajeczka na przykład do koszyczka? Co one symbolizują? Pilnują nas w kościele. Tak? A czemu wkładamy baranka do koszyczka? Żeby poświęcić. Dobrze, a czemu wkładamy chlebek do koszyczka? Żeby ksiądz miał dużo radości. Jak Wielkanoc, to i oczywiście wielkanocne życzenia. Najlepsze są te krótkie i zwięzłe. Pragniemy złożyć życzenia. Zdrowych i pogodnych świąt wielkanocnych. Obfitości na świątecznym stole. Mokrego dyngusa. Oraz wiosennego nastroju w gronie rodzinnym.